Jeremiasza, 13 rozdział. Siedemnasty werset. Śpiewaliśmy o dobrym pasterzu. I tutaj jest właśnie nawiązanie do tego tematu, że Pan jest dobrym pasterzem. Jeremiasza, 13 rozdział, 17 werset. I jest to taki złoty werset do otwierający zrozumienie trenów, w tym treny, 3 rozdział. A jeżeli tego nie usłuchacie, moja dusza w ukryciu płakać będzie z powodu waszego wygnania i moje oko zaleje się łzami, że trzoda Pana pójdzie do niewoli. Tutaj jest to bogaty w treść werset, dlatego że pokazuje, że Bóg ma dobre myśli o nas, o pokoju. I też takie myśli miał o swoim pierwszym ludzie ziemskim, izraelskim. Ale jeżeli ten lud, ale jeżeli my nie słuchamy i wybieramy własne drogi, nie drogi pańskie, to Bóg w ukryciu tutaj mówi, że będzie płakał. Będzie płakał, bo to nie jest zgodne z Jego wolą. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. I to mówi nam Słowo Boże z pierwszego z Tytusa chyba 4:10. I Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Ta część dotyczy ludzi, którzy są jeszcze niezbawieni. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Ale niestety niektórzy wybiorą własne drogi i dusza Boża będzie płakała w ukryciu, ale z zagładą wieczną ci ludzie będą traktowani na wieki wieków, dręczeni dniem i nocą w ogniu i siarce, bo taka jest zapłata już za jeden grzech. Ta zapłata została już poniesiona. Pan Jezus Chrystus zgładził wszystkie grzechy. Nie ma powodu, żeby ktoś szedł do piekła. Ale jeżeli ktoś pójdzie własnymi drogami, nie skorzysta ze zbawienia, a Bóg chce, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni, dlatego dał doskonałą ofiarę Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego każdy jeden grzech został zgładzony w tych 3 godzinach ciemności. Cały sąd Pan Jezus wziął na siebie. Nie ma powodu, żeby ktoś szedł na sąd. Bóg nie chce, żeby ktoś szedł na sąd. Ale jeśli ktoś pójdzie na sąd, to dusza Boża będzie płakać. Moja dusza w ukryciu płakać będzie. Dla nas wierzących jest podobne pouczenie, bo druga część Tytusa 4:10 mówi i do poznania prawdy doszli. To jesteśmy my. Jeśli już jesteś zbawiony, wolą Bożą jest, żebyś do poznania prawdy doszedł. Studiuj Słowo Boże. Wgłębiaj się. Nigdy nie będzie tak, że za głęboko się w nie wgłębisz. Boża dusza będzie płakać, jeżeli ty nie dojdziesz do poznania prawdy. Bo wolą Bożą jest to, żebyś do poznania prawdy doszedł. On już dał wszystkie środki. Dał Słowo Boże, nieomylną Biblię. Najmniejsza kreska, najmniejsza kropka jest nieomylna w całym Słowie Bożym. Nie ma ani jednego niepotrzebnego przecinka, wyrazu, zdania, przykładu, rozdziału, księgi. Wszystko jest doskonałe. I dał Ducha Świętego każdemu zbawionemu do wnętrza. Jako nauczyciela mamy też obietnicę, że Pan Jezus jest z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I Ojciec ma upodobanie w Tobie, gdy studiujesz Słowo Boże, szukasz woli Bożej. Ale jeśli pójdziesz własną drogą, to dusza Boża będzie w ukryciu płakać z tego powodu, że nie chcesz poznać prawdy, że słuchasz babskich baśni, że słuchasz żydowskich baśni, że słuchasz różnego rodzaju ludzkich doktryn, które
prowadzą z dala od prawdy. Tylko Słowo Boże jest doskonałe, wystarczające na drodze Bożej. I moje oko zaleje się łzami, mówi ten werset. Czy może być większe wyrażenie emocji niż to, że Boże oko zalewa się łzami z powodu tych wszystkich niezbawionych, którzy nie chcą przyjść do Zbawiciela i z powodu wszystkich zbawionych, którzy nie chcą do poznania prawdy dążyć? Paweł apostoł, jego sługa, mówił: z płaczem o nich mówię, gdyż postępują jak wrogowie krzyża Chrystusowego. Każdy przyjaciel krzyża Chrystusowego dąży do poznania prawdy. Jeśli nie dążysz do poznania prawdy, Boże oko zalewa się łzami. I także tych, którzy współczują z Bożymi uczuciami, oczy takich jak apostoła Pawła zalewają się łzami i ze łzami o Tobie mówią. I że trzoda Pana pójdzie do niewoli, to dotyczy zarówno tych, którzy pójdą do niewoli wiecznej w jezioro ognia i siarki, gdzie ze swoimi grzechami zawsze już będą dręczeni dniem i nocą na zawsze, bez odkupionych grzechów, choć one w żadnym wypadku nie musiałyby im towarzyszyć, bo Pan Jezus za wszystkie zapłacił. Gdy na krzyżu wypowiedział: wykonało się, zapłacono w pełni. To jest księgowy zwrot albo bankowy, gdzie oznacza, że wszystkie należności, wszystkie zobowiązania zostały uregulowane. W starym systemie księgowości był taki system, jeszcze mój dziadek go stosował, że kwitek rozliczony nabijał na taki szpikulec. I w Kolosan też mamy powiedziane, że one, wszystkie te zobowiązania, zostały przybite do krzyża, one zostały przedziurawione, nieważne, już uregulowane. Właśnie to w księgowości oznaczało nabicie na taki szpikulec. Uregulowane, rozliczone, można wrzucić do śmietnika, bo już jest z dziurką. I także ty, jako dziecko Boże, jeśli nie będziesz dążył do poznania prawdy, a wolą Bożą jest, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli, to jeśli nie będziesz dążył do poznania prawdy, także pójdziesz do niewoli ludzkich mniemań, ludzkich przesądów, ludzkich zabobonów. Czy może być coś bardziej żałosnego niż człowiek, który ma w sobie Ducha Świętego, ma Pana Jezusa jako towarzysza, ma Słowo Boże w swoim języku, który jest w niewoli ludzkich przesądów i zabobonów? To tylko mogą się zalewać oczy łzami. Dusza płacze, oczy zalewają się łzami. I właśnie w trzecim rozdziale trenów mamy środek tychże trenów. One są bardzo mocno uczuciowe. I trzeci rozdział trenów jest moim ulubionym. Ja zawsze lubiłem ten rozdział. Pierwszy raz, jak przeczytałem Biblię i doszedłem, bo czytałem zawsze Biblię od pierwszej Mojżeszowej do 22 rozdziału Objawienia, werset za wersetem, aby niczego nie przeoczyć. I to jest mój system czytania Biblii do dziś. To jak trafiłem na treny 3, od razu się zakochałem w tym rozdziale. I zawsze jak mi było smutno, czytałem treny 3. Zawsze jak było mi wesoło i nie miałem pomysłu, co dzisiaj czytać, czytamy treny 3. Mam wolne. Długa kolejka na poczcie. Kiedyś były długie kolejki na poczcie. Nie wiem jak jest teraz, bo można już większość online załatwić, ale kiedyś były czasy, że się na poczcie stało długo albo do kasy biletowej. Otwieram Biblię, treny 3. Treny 3 to był zawsze oblany egzamin, treny 3. Cieszę się, bo dziewczyna przyjęła moje zaproszenie na to, żebyśmy się spotkali. Dzisiaj siedzi tutaj na sali jako moja żona. Treny 3. Zawsze treny 3. I ja jestem tym mężem, który zaznał niedoli, odruzgi jego gniewu. Prowadził mnie i zawiódł do ciemności, gdzie nie ma światła. Tylko przeciwko mnie zwraca się dzień po dniu swoją rękę. Zniszczył moje ciało i skórę. Połamał moje kości. Spiętrzył wokół mnie wysoko gorycz i mozu. Kazał mi mieszkać w ciemnościach jak dawno zmarłym. Zagrodził mi wyjście. Zakuł w ciężkie kajdany.
A choć krzyczę i błagam, nieczuły jest na moją modlitwę. Moje drogi zagrodził kamieniem ciosanym, poplątał moje ścieżki. Czyha na mnie jak niedźwiedź, jak lew w ukryciu. Moje drogi zrobił krętymi, mnie zaś nieużytkiem. Doprowadził mnie do obłędu. Naciągnął swój łuk i wziął mnie na cel swoich strzał. Przybił moje nerki strzałą ze swojego kołczana. Stałem się pośmiewiskiem dla całego mojego ludu, ich pieśnią szyderczą na co dzień. Nasycił mnie goryczą, napoił piołunem, starł na krzemieniu moje zęby, wdeptał mnie w popiół. Mojej duszy odebrał spokój tak, że zapomniałem, co to jest szczęście. I myślałem, przepadła moja siła żywotna i moja nadzieja w Panu. Wspominanie własnej niedoli i udręki to piołun i trucizna. Moja dusza bezustannie to wspomina i trapi się we mnie. To biorę sobie do serca i w tym nadzieja moja. Niewyczerpane są objawy łaski Pana. Miłosierdzie Jego nie ustaje. Każdego poranku objawia się na nowo. Wielka jest wierność Twoja. Pan jest moim działem, mówi moja dusza. Dlatego w Nim mam nadzieję. Dobry jest Pan dla tego, kto Mu ufa, dla duszy, która Go szuka. Dobrze jest czekać w milczeniu na zbawienie Pana. Dobrze jest, gdy mąż nosi jarzmo w młodości. Niech siedzi w samotności i milczy, gdy Pan je nań wkłada. Niech przytyka swoje usta do prochu. Może jest jeszcze nadzieja. Niech nadstawia policzek temu, kto go bije. Niech się nasyca zniewagą, albowiem Pan nie odrzuca na wieki. Gdy zasmuca, znowu się lituje, według obfitości swojej łaski. Zaiste nieumyślnie trapi i zasmuca synów ludzkich, gdy się depcze nogami wszystkich więźniów ziemi, gdy się łamie prawo człowieka przed obliczem Najwyższego, gdy się krzywdzi człowieka w spornej sprawie. Czy Pan tego nie widzi? Któż może powiedzieć, że staje się coś, czego Pan nie nakazał? Czy z ust Najwyższego nie pochodzi zarówno złe, jak i dobre? Na co może uskarżać się człowiek, dopóki żyje? Niech się uskarża na swoje grzechy. Doświadczajmy i badajmy nasze drogi. I nawróćmy się do Pana. Wznieśmy nasze serca i nasze dłonie do Boga w niebiesie. Myśmy odpadli i zbuntowali się, dlatego Ty nie przebaczyłeś. Okryłeś się gniewem i prześladowałeś nas, bezlitośnie zabijałeś. Okryłeś się obłokiem, tak że modlitwa do Ciebie nie dochodzi. Uczyniłeś nas śmieciami i pomiotłem pośrodku ludów. Rozdziawiają przeciwko nam swoje usta wszyscy nasi nieprzyjaciele. Naszym udziałem stały się strach i grób. Spustoszenie i zagłada. Strumieniami wód zalewają się moje oczy nad zagładą córki mojego ludu. Moje oko bez przerwy zalewa się łzami. Nie ma ulgi, aż Pan z niebios spojrzy i popatrzy. To, co widzę, sprawia ból mojej duszy. Z powodu wszystkich córek mojego miasta polowali na mnie ustawicznie jak na ptaka ci, którzy bez powodu są moimi nieprzyjaciółmi. Do milczenia chcieli mnie przywieźć na żywo w dole i zarzucali mnie kamieniami. Woda dosięgała mojej głowy. Pomyślałem, zginąłem. Wzywałem Twojego imienia, Panie, z głębokiego dołu. Wysłuchałeś mojego głosu. Nie zamykaj swojego ucha na wołanie i błaganie moje. Zbliżyłeś się do mnie, gdy Cię wzywałem. Mówiłeś, nie bój się. Ty, Panie, prowadziłeś moją sprawę. Wybawiłeś moje życie. Ty, Panie, widziałeś moją krzywdę. Wymierz mi sprawiedliwość. Widziałeś całą ich zemstę, wszystkie ich zamysły przeciwko mnie. Słyszałeś, Panie, ich obelżywe słowa, wszystkie ich zamysły przeciwko mnie. Mowy i myśli moich przeciwników dzień po dniu godzą we mnie. Patrz, gdy siadają i powstają, o mnie mówi ich pieśń przydercza. Oddasz im, Panie, na co zasługują, według dzieła ich rąk, zaślepisz ich serce. Niech Twoja klątwa spadnie na nich. Ścigać ich będziesz w gniewie i wygubisz ich spod Twojego nieba, Panie.
Początek i koniec bardzo mocno jest związany z osobistymi przeżyciami Jeremiasza, które staną się nam bliższe, jeżeli przeczytamy całą księgę Jeremiasza, do czego zachęcam. Jest to bardzo pożyteczne, żeby dobrze znać tą księgę i nawet jeżeli ktoś ma trudność bez komentarza czytać, to jest komentarz brata Turkanika Na skrzydłach orła do księgi Jeremiasza. Warto, jeżeli ktoś sam tekst potrzebuje mieć wsparty, to niestety po polsku komentarzy jest niewiele. Jeszcze jest McDonalda komentarz, który można ewentualnie wspomnieć. I tutaj ta księga Jeremiasza pokazuje nam właśnie, w jaki sposób Jeremiasz zabiegał o Izrael, jak za to osobiście był przez wielu prześladowany, zarówno przez siły związane z królem, jak i związane z książętami. Także Jeremiasz miał bardzo taki nieprzyjemny tutaj rodzaj służby, nie tak przyjemny jak Jonasz, którego mieliśmy okazję kiedyś omawiać. I tutaj mówi Jeremiasz, do siebie bierze te ciosy. Ja jestem tym mężem, który zaznał niedoli, odruzgi jego gniewu. Prowadził mnie i zawiódł do ciemności, gdzie nie ma światła. Tylko przeciwko mnie zwraca dzień po dniu swoją rękę. Zniszczył moje ciało i skórę, połamał moje kości. Tutaj niekiedy niektórzy bracia doszukują się tutaj spojrzenia na Pana Jezusa i że to mogą być odczucia Pana Jezusa. Natomiast jest to kontrowersyjne, dlatego że żadna kość Jego nie będzie złamana, wyklucza taką możliwość, a tu jest powiedziane, połamał moje kości. Dlatego delikatnie należy dobierać takie fragmenty. To są przeżycia Jeremiasza w pierwszym rzędzie. I oczywiście on tutaj jest przedstawiony jako reprezentant ludu izraelskiego, który też cierpi. Natomiast daleko mu jest do doskonałości doskonałego baranka Bożego, który bez powodu został też znienawidzony, bo tu też Jeremiasz to porusza, że bez powodu go tutaj w ten sposób potraktowano. Są pewne podobieństwa, ale są też daleko idące różnice, które też warto z wrażliwością brać pod uwagę. Spiętrzył wokół mnie wysoko gorycz i mozu. Kazał mi mieszkać w ciemnościach, jak dawno zmarłym. Zagrodził mi wyjście, zakuł ciężkie kajdany. A choć krzyczę i błagam, nie czuję na moją modlitwę. To jest bardzo ciekawe doświadczenie, gdy modlitwa wierzącego nie dochodzi przed tron Boży. Mamy w Nowym Testamencie kilka takich miejsc, które pokazują nam, że modlitwa wierzącego może nie dojść do tronu Bożego. I mimo, że oczywiście Bóg słyszy, bo jest wszechobecny i wszechwiedzący, wie o co modlimy się, to jest bariera. Tutaj także Jeremiasz takiej bariery doznał. Nieczuły jest na moją modlitwę. Moje drogi zagrodził kamieniem ciosanym, poplątał moje ścieżki. Czyha na mnie jak niedźwiedź, jak lew w ukryciu. Moje drogi zrobił krętymi, mnie zaś nieużytkiem doprowadził mnie do obłędu. I bardzo cenna lekcja jest z Jeremiasza tutaj, którą widzimy. On wszystko odnosi do Boga. On nie mówi, że jacyś ludzie mu to zrobili, że to jacyś przedstawiciele demonicznych sił coś tam mu zrobili. Nie, to zrobił Jahwech, to zrobił Pan, to zrobił jego dobry pasterz. I my także musimy pamiętać, że nikt nie wyrwie nas z ręki Bożej. Jeśli uwierzyliśmy Panu Jezusowi, to jesteśmy w ręce Bożej. Coś ci doskwiera, to Pan to dopuścił i Pan to wykonał. To jest prosta lekcja. Nie ma na nas nikt wpływu z zewnątrz. Nie ma mocy przekleństwo nad Jakubem, ani czary nad Izraelem. Już było to znane w Starym Testamencie. Tym bardziej jest ta zasada co do dzieci Bożych,
tutaj, które są na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa pojednane, które znają Pana Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela i prawdą już to było w przypadku Jeremiasza. Więc on doskonale wie, że jeśli coś go spotyka, to jest to jedyny, który tutaj może to zatrzymać, jest Pan. I jedyny, który to dopuścił, jest Pan. I jedyny, który zainicjował, jest Pan. My nie wyznajemy dualizmu. Dualizm przedstawia świat jako walka dwóch w miarę równych przeciwników. To jest herezja. I to dosyć stara, która mówi, że po jednej stronie są siły zła, a po drugiej stronie są siły dobra. I te siły dobra w zasadzie są prawie, że takie same silne jak te siły zła i toczy się walka. Nie, to jest bzdura. Wszystko jest podtrzymywane słowem mocy Pana Jezusa. Bez decyzji Pana Jezusa ani jeden wróbel na ziemię nie spadnie. Bez dekretu Ojca nie spadnie ani jeden wróbel. A my jesteśmy więcej warci niż wiele wróbli. Bez decyzji Bożej nie ma możliwości, żeby diabeł mógł cokolwiek zdziałać. Jest to oczywiście potężny demon, potężny anioł ciemności, ale jeśli już mielibyśmy go porównywać z jakimiś siłami niebiańskimi, to nie jest na równi z Bogiem. On co najwyżej jest na równi z jakimś drugim szeregiem aniołów, bo jest powiedziane, że kiedyś strzegł tronu Bożego, a potem jest powiedziane, że trochę opadł i zleciał. I teraz on jest w okręgach niebieskich. W momencie, gdy będzie pochwycenie, my się na jego terenie spotkamy z Panem Jezusem. Pan Jezus, zanim stanie na ziemi swoimi nogami, gdy przyjdzie, aby na ziemi zaprowadzić nowe przymierze z Izraelem i Judą, zanim przyjdzie tu na ziemię, jego nogi staną na po prostu górze wymienionej w Zachariasza, to wpierw będzie z nami spotkanie na powietrzu, w miejscu działania sił demonicznych. On będzie z nami się widział tam, gdzie diabeł teraz panuje. Za pozwoleniem Bożym diabeł tam panuje. To nie jest tak, że diabeł może cokolwiek wykonać, na co nie ma pozwolenia Bożego. I tutaj jest wyraźnie pokazane, Jeremiasz to doskonale rozumie, to Bóg naciągnął swój łuk, to Bóg wziął go na cel swoich strzał, to Bóg przebił jego nerki, to Bóg zrobił to strzałą ze swojego kołczana. Stałem się pośmiewiskiem dla całego mojego ludu i pieśnią szyderczą na co dzień. Nasycił mnie, kto nasycił mnie goryczą? Pan mnie nasycił goryczą. Napoił mnie piołunem, star nakrzemienił moje zęby, wdeptał mnie w popiół. Mojej duszy odebrał spokój, tak, że zapomniałem, co to jest szczęście. Ale to też jest dla nas lekcja, bo jeżeli wiemy, że wszystko, co nas spotyka, jest z ręki Bożej, z Jego idei, z Jego pomysłu, On jest źródłem, to również wiemy, że do Niego mamy wołać, jeśli chcemy coś w tej sytuacji zmienić. Jeżeli chcemy, żeby dana rzecz uległa zmianie, to tylko Pan ma możliwość zdecydować, że będzie inaczej. I myślałem, 18 werset, przepadła moja siła żywotna i moja nadzieja w Panu. Czyli doszedł do takiego momentu, kiedy zobaczył coś takiego bardzo poniżającego go. Przepadła moja siła żywotna. Ilu z nas ma tak dużą siłę żywotną, że my robimy z tego bożka? Że nawet po prostu stawiamy to wyżej niż siłę Bożą. To jest bałwochwalstwo, drodzy bracia i siostry. Nasza siła żywotna nie ma żadnych legalnych podstaw działania w Królestwie Bożym. Ma wszystko być z łaski. I tutaj widzimy wyraźnie, że Jeremiasz
zauważył, że to już przepadło. I druga smutna rzecz, przepadła jego nadzieja w Panu. I doszedł do bardzo ważnego punktu. I wielu nie zna tego, co jest napisane w 19 wersecie, a to jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć. Wspominanie własnej niedoli i udręki to piołun i trucizna. Więc jeżeli chcesz się zatruć, to wspominaj własną niedolę i udrękę. Jeżeli chcesz się tą gorzkością napawać, to sobie wspominaj swoje prawdziwe albo wymyślone krzywdy. Niestety wielu ludzi lubi się tym karmić i tutaj 20 werset Jeremiasz mówi, że i on miał taki okres, że dusza bezustannie to wspomina i trapi się w nim. Ale jest potem promyk światła. 21 werset. To biorę sobie do serca i w tym moja nadzieja. Na czym polega ta nadzieja? Niewyczerpane są objawy łaski Pana. Miłosierdzie Jego nie ustaje. Niewyczerpane są objawy łaski Pana. Gdy patrzymy na słowo łaska, to musimy zrozumieć, że słowo łaska to jest całkowicie niezasłużona, nienależna Boża życzliwość. Ona się w ogóle w żaden sposób nam nie należy. Łaska się nam nie należy. Nie ma w nas nic takiego, co mogłoby wywoływać udzielenie nam Bożej łaski. Nie ma żadnej zasługi, żeby tą łaskę wywołać, doprowadzić do działania. I jak tej łaski jest dużo? Przez Pana Jezusa stała się łaska za łaską. Tu jest powiedziane, niewyczerpane są objawy łaski Pana. Czyli ona się nigdy nie kończy, ona nigdy jej nie zabraknie. Ona nawet w najciemniejszych momentach jest dostępna dla każdego, kto wierzy Bogu. I jeśli Pan zechce jej udzielić, to ją udzieli. I tutaj jest powiedziane, miłosierdzie Jego nie ustaje. To jest cecha Boża. Miłosierdzia Bożego nigdy nie zabraknie. Albowiem On miłuje was. Tak powiedziało Słowo Boże w wielu miejscach. Albowiem On miłuje nas. Każdego poranku objawia się na nowo. Czyli jest powiedziane, że to się objawia codziennie, każdego poranku. Nie w niektóre wybrane dni świąteczne, nie w jakieś szczególne momenty. Nie, ta łaska objawia się na nowo razem z miłosierdziem i wielka jest wierność Boża. Pan jest moim działem, mówi dusza moja. Dlatego w Nim mam nadzieję. Każdy wierzący może ten 24 werset dla siebie wziąć. Pan jest moim działem. Kogo innego mam w niebie, jeśli nie Ciebie? I na ziemi w nikim innym nie mam upodobania, mówi jeden z psalmów. Pan jest moim działem, mówi dusza moja. Dlatego w Nim mam nadzieję. I 25 werset. Dobry jest Pan. Dlatego kto Mu ufa? Dla duszy, która go szuka. Więc jeżeli brak ci czegoś, szukaj Pana, bo tak mówi 25 werset, że Pan jest dobry dla tego, kto ufa Panu i dla tej duszy, która go szuka. Więc szukaj Pana i wtedy ta dobroć będzie dla ciebie szerokim strumieniem dostępna. Dobrze jest czekać w milczeniu na zbawienie Pana. Czyli nie szemrajmy, nie buntujmy się, nie komentujmy, bo słowo milczenie mówi, że mamy być po prostu zwyczajnie cicho. Cicho czekając na zbawienie Pana. Zbawienie, czyli ratunek. Nie jest tutaj potrzebne jakieś nasze komentowanie tych nieszczęść, zwłaszcza, że widzieliśmy, że to jest piołun i trucizna wspominanie tychże właśnie rzeczy. I nie ma potrzeby
tego ciągle jakoś rozdrapywać. Czekajmy w milczeniu na ratunek od Pana. Dobrze jest, gdy mąż nosi jarzmo w młodości. Niech siedzi w samotności i milczy, gdy Pan nań je wkłada. Może jako młody człowiek masz wrażenie, że jesteś jakoś szczególnie obciążony. I to jest typowe dla młodych ludzi, że popadają w różnego rodzaju depresje, jakiegoś rodzaju myśli czarnowidcze. I uważają, że cały świat się sprzeciwi przeciwko nim. I różnego rodzaju zwykłe trudności, które są zwykłe, oni biorą za trzecią wojnę światową przeciwko swojej własnej osobie. Tu Słowo Boże ci daje radę. Dobrze jest, gdy człowiek nosi ciężar w młodości. Niech siedzi w samotności i milczy, gdy Pan wkłada na niego. Tutaj słowo jarzmo jest również takim elementem uprzęży i dobrze jest, jeżeli zrozumiesz, że ty masz w wozie takim być częścią zespołu. Nie tylko indywidualność, bo to też się liczy, indywidualna wierność wobec Pana, ale także jarzmo mówi o tym, że wspólnie z innym elementem się ciągnie. Kto jest tym innym elementem? My wiemy, że tym drugim jest Pan. I mamy z Panem tworzyć zespół. Dopasować się do Pana. Bo chodzenie z Bogiem to nie jest chodzenie szybciej niż Bóg. Chodzenie z Bogiem to nie jest chodzenie wolniej niż Bóg. Chodzenie z Bogiem to jest chodzenie z Bogiem razem Jego tempem. I jarzmo właśnie to reguluje, że jeżeli jeden chciałby ciągnąć szybciej niż drugi, albo jeden chciałby ciągnąć wolniej niż drugi, no to ten zaprzęg będzie się kręcił w kółko. Nie będzie szedł równo do przodu. Tylko wtedy, kiedy równo będą to jarzmo ciągnąć, wtedy to ma szansę być prowadzone tam, gdzie ma iść. Jest to takie porównanie może dla nas odległe. Dzisiaj może byśmy chcieli jakieś bardziej nowoczesne, natomiast myślę, że ono jest zrozumiałe. To jest taki element uprzęży, który wymaga tego, żeby zwierzęta ciągnące wóz czy coś innego szły podobnym tempem, z podobną siłą wkładając się tutaj, wkładając wysiłek do pracy. I tutaj jest powiedziane, że jeżeli tego typu doświadczenie masz, że widzisz, że Pan na ciebie wkłada takie jarzmo i w różnych miejscach cię koryguje, to siedź w samotności i milcz, gdy Pan to jarzmo na ciebie wkłada. Bo to jest z korzyścią dla ciebie. Nie myśl, że to jest ze szkodą. 29. Niech przytyka swoje usta do prochu. Może jest jeszcze nadzieja. To też jest ważne. Czyli jeśli trafiamy na czarne, jakieś całkowicie beznadziejne sytuacje, myśli, to mamy pamiętać, może jest jeszcze nadzieja. Żywy pies jest lepszy niż martwy lew. Jeśli jesteś sponiewierany, ale ciągle żywy, to jest nadzieja w Panu, że ta sytuacja jest przejściowa. A jeżeli on zdecyduje, że to już jest koniec, to któż ma prawo o tym zdecydować, jeśli nie on? Niech nastawia policzek temu, kto go bije. Niech się nasyca zniewagą. My znamy z kazania na górze powiedziane, że nadstaw drugi policzek, gdy cię uderzą w jeden. Policzek to jest specyficzny sposób uderzenia drugiego człowieka. Nie chodzi o zrobienie siniaków, nie chodzi o to, żeby wybić zęby, choć również to może się zdarzyć w przypadku, gdy się dostanie policzek, ale chodzi przede wszystkim o obrażenie kogoś, czyjegoś honoru. W dawnych czasach, gdy jeszcze była szlachta,
to gdy wyzywało się kogoś na pojedynek, to się go uderzało w twarz. Policzek mu się dawało. On nie musiał być silny, bo następnym krokiem było spotkanie na udeptanej ziemi, czy to na jakieś szable, czy na pistolety w późniejszym czasie. Więc było to obrażenie kogoś. Obrazić kogoś musiał móc ktoś. Nie było tak, że każdy, kto kogo uderzył, miał zdolność honorową. Czyli jeżeli ktoś z niższych sfer szlachcica by uderzył w policzek, nie kończyło się to pojedynkiem. Nie była to żadna obraza. Po prostu chłop nie miał zdolności honorowej. I to też jest dla nas ważne. Po pierwsze, jeśli ktoś nas obraża, to mamy się nasycać tą zniewagą. Simei rzucał kamieniami w Dawida, gdy ten uchodził przed, o ile dobrze pamiętam, Absalomem. I nazywał go mężu krwią splamiony. I wyzywał go. I rzucał kamieniami. I w tym momencie jeden z sług Dawida chciał go przebić, tego Simejego. A Dawid powiedział, może Pan mu powiedział złą rzecz Dawidowi. Może Pan przywróci mi królestwo ze względu na to dzisiejsze jego złorzeczenie. Nasycajmy się zniewagą, bracia i siostry. Jeśli ktoś nas obrazi, to jest to również dopuszczone przez Boga. To nie jest tak, że Bóg tego nie widzi. I to jest część jego takiego charakteru pracy z nami. Czyli praca z nami ma swój indywidualny charakter. 31 werset znowu pokazuje, że to Pan za tym wszystkim stoi. Albowiem Pan nie odrzuca na wieki. Czyli ten 30 był elementem tej oddalającej się, korygującej części pracy Pana z wierzącym albo z niewierzącym, jak już wspomnieliśmy. Bo to ma lekcje zarówno dla kogoś, kto jest zbawiony, ale również dla kogoś, kto jest niezbawiony, żeby go pobudzić do szukania łaski Bożej. I 31. Albowiem Pan nie odrzuca na wieki. To jest bardzo ważne, żeby to rozumieć, że jeśli nawet popadniesz w jakiś grzech, w jakiś upadek i nawet się to stanie tak, że nikt nie będzie ci mógł pomóc ze zboru, bo jeśli wiedzą, to zborownicy mają obowiązek, jeśli ktoś zostanie przyłapany na jakimś upadku, ma pójść dwóch, tak jak mówi Galacjan, albo trzech i takiego napominać w łagodności, patrząc na siebie samego, aby nie być kuszonym. Ale może się zdarzyć, że taki grzech będzie nieznany, będzie ukryty, bo też Paweł o tym mówi, że grzechy niektórych są ukryte i dopiero kiedyś wyjdą na jaw albo nigdy nie wyjdą na jaw, jeśli chodzi o naszą ludzką sferę zarządzania. To skutkiem takiego trwania w grzechu jest odrzucenie od Pana. I trzeba pamiętać, że jeśli zawołasz do Pana, to Pan nie odrzuca na wieki. Pan ześle na dziecko Boże zasmucające działania. Gdy zasmuca, znowu się lituje według obfitości swojej łaski. Część doświadczeń, które wtedy spotyka takiego człowieka zanurzonego w grzechu, jest właśnie po to, żeby doprowadzić go do upamiętania. Także służba Pana Jezusa w niebie jako orędownika jest właśnie po to, żeby takiego człowieka doprowadzić do upamiętania, żeby taki człowiek się nad sobą zastanowił i wzywał Pana, wołał i korygował te drogi. A jest dużo uwikłań, których nawet nie potrafimy sobie wyobrazić. I to nie jest tak, że nasz czas jest jakoś szczególnie obfity w te rzeczy, albo mniej obfity, bo jesteśmy wyżej kulturalnie niż w poprzednich latach. Nie!
To jest tak, że każda epoka ma swój koszyk problemów. Czyli część rzeczy, które były nie do pomyślenia 50 lat temu, dziś jest rzeczywistością, a część rzeczy, które 50 lat temu były praktykowane, dziś już odchodzi do lamusa. I to jest tak, że grzech, którym człowiek się para, ma bardzo dużą kreatywność. To jest właśnie to, że my jako ludzie na skroi zepsuci, jak mówi Słowo Boże w wielu miejscach, że mamy ręce zgrabne do grzechu, to zawsze potrafimy nawet z dobrych rzeczy zrobić narzędzie grzechu. Czyli dobre narzędzie, jedzenie, potrafimy z niego zrobić narzędzie do grzechu. Dobra rzecz, na przykład ładnie ubrać się, potrafimy z tego zrobić narzędzie do grzechu. Dobra rzecz, samochód, potrafimy z tego zrobić narzędzie do grzechu. Bardzo dobra rzecz, jakiegoś rodzaju dbałość o zdrowie, potrafimy z tego zrobić narzędzie do grzechu. Samochód, bardzo dobra rzecz. Potrafimy, już mówiłem o samochodzie, komputer. Potrafimy z tego zrobić narzędzie do grzechu. Równocześnie te narzędzia mogą nam służyć do tego, żeby służyć Panu. Czyli samochodem jechać, żeby usłużyć komuś Słowem Bożym. Komputera użyć, żeby rozpowszechnić Ewangelię. I te same rzeczy, które Bóg darował nam ze swojej łaski, w obfitości, żeby służyły budowie Jego Królestwa, my potrafimy użyć do grzechu. I co tutaj dalej widzimy? Nawiązanie do tego, co czytaliśmy w Jeremiasza 13:17. Gdy zasmuca, znowu się lituje według obfitości swojej łaski. Zaiste nieumyślnie trapi i zasmuca synów ludzkich. Czyli to nie jest Bożym planem, żeby nam popsuć dzień dla popsucia dnia. Bo to by znaczyło, że to jest właśnie dzisiaj tak sobie dla Grześka zgotuję ciężki dzień. Nie, to tak nie działa. Zawsze jest celem przybliżenie nas do łaski Bożej. A środki, które temu towarzyszą, nie są tutaj przypadkowo dobrane, ale to nie one są celami, tylko środkami do osiągnięcia celu. W liście do Hebrajczyków mamy napisane właśnie, że dzieci Boże są karcone przez Boga. I karcenie chwilowo nie wydaje się przyjemne, gdy ono jest stosowane przez Boga, bo ono ma inny cel, ono ma doprowadzić nas do bliższej znajomości charakteru Boga i do tego, żeby jeśli jakiś grzech nam towarzyszy w życiu, aby już przestał nam towarzyszyć w życiu. Więc tutaj tak samo właśnie to słowo nieumyślnie jest w takim znaczeniu jak Jeremiasza 13. Bóg nie chce, aby ludzie poszli do piekła. Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. To jest Jego zamysł, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Ale jeżeli ten Jego zamysł nie jest realizowany, to stosuje różnego rodzaju środki dopasowane indywidualnie do każdej osoby, aby przybliżyć taką osobę do realizacji tego jego umyślnego działania, do tego, żeby ludzie wszyscy byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. 34. Gdy się depcze nogami wszystkich więźniów ziemi. 35. Gdy się łamie prawo człowieka przed obliczem Najwyższego. 36. Gdy się krzywdzi człowieka w spornej sprawie i pytanie na koniec 36 wersetu, czy Pan tego nie widzi? Oczywiście, że Pan to widzi. Pan to wszystko widzi.
I 37, gdybyśmy mieli wątpliwości, podkreśla tę myśl, kto może powiedzieć, że dzieje się coś, czego Pan nie nakazał. Czyli tu nie jest nawet, tak jak my lubimy czasami powiedzieć i zmiękczyć, to dopuścił Pan. Nie, tu jest wyraźnie powiedziane nakazał. Rozkaz Boży, dekret. Tak ma się stać. Czyli jesteśmy w Bożych rękach. Nie ma dwóch aktorów, diabeł i Bóg, który z coraz większą trudnością przeciwdziała diabłu, jak to się przedstawia w dualizmie. Tak jak mówiłem, dualizm jest herezją potępienia. Nie ma czegoś takiego w Biblii. W Biblii jest jeden aktor. Pan. Panów, który wszystko ma pod swoją kontrolą. Jeśli deleguje wolną wolę komuś, tak jak nam, ludziom, to jest to jego delegacja. Jeśli oddelegował nam wieczność, wieczność włożył w nasze serca, to jest jego decyzja, że jego stworzenie stanie się nieumieralne, tak jak aniołowie nigdy nie umierają, czy też, że my jako dusze mamy, tak jak powiedziane jest Mateusza 10, 28, że duszy zabić nie mogą ci, którzy zabijają ciało, a Bóg może duszę i ciało niszczyć w piekle. Tam nie ma zniszczyć, tak jak jest w Brytyjce, dlatego że w greckim czas przyszły nie istnieje dokonany. Czas przyszły jest w formie niedokonanej, a więc niszczyć. I to pasuje do tego, co uczy nas objawienie, że w jeziorze ognia i siarki dzień i nocą na wieki wieku będą dręczeni i będą ci, którzy trafią do piekła na zawsze w tych płomieniach, a nie, że to się kiedyś skończy. To nawet specjalnie jest gramatycznie tak ułożone. Czy z ust Najwyższego nie pochodzi zarówno złe, jak i dobre? To jest pytanie, które tutaj w 38 wersecie pada. I jak myślimy, jaka jest odpowiedź? Oczywiście, już w wielu miejscach, o ile pamiętam, w Amosa też jest tak powiedziane, że z ust Najwyższego pochodzi, a nawet tu jest odnośnik, Amosa 3,6. Amosa, trzeci rozdział, szósty werset. Amosa, trzeci rozdział, szósty werset. Brzmi tak. To się nawet trochę zaczyna wcześniej. Od trzeciego wersetu. Czy idzie dwóch razem, jeśli się nie umówili? To jest strona 977. Czy idzie dwóch razem, jeżeli się nie umówili? Czy ryczy lew w lesie, jeżeli nie ma łupu? Czy wydaje swój głos lwie szczenię w jaskini, jeżeli nic nie złowiło? Czy wpada ptak w sidła na ziemi, jeżeli nie było przynęty? Czy odskoczy sidło od ziemi, jeżeli nic nie złapało? Czy nie lęka się lud, gdy w mieście zabrzmi trąba? Czy zdarza się w mieście nieszczęście, którego by Pan nie wywołał? Zaiste nie czyni wszechmocny Pan nic, jeżeli nie objawi swojego planu swoim sługom, prorokom. Więc widzimy wyraźnie, że jedynym wspominanym tutaj aktorem działającym, wydającym polecenia jest Najwyższy. Czy z ust Najwyższego nie pochodzi zarówno złe, jak i dobre? To jest prosta zasada. Nie ma dualizmu. Jest tylko jeden panujący Pan, poza którym nie ma ośrodka decyzyjnego. Jeżeli On nam oddelegował część swojej niezależności, to zrobił to na podstawie swojej suwerennej decyzji, że my mamy wolną wolę, że nie chciał robotów, chciał takich, którzy świadomie, osobiście, na podstawie własnych życzeń podejmą taką lub inną decyzję, że będziemy Go kochać z wolnych serc, a nie serc, które dostały rozkaz, kochaj mnie. I wtedy byłyby to po prostu zabawki. I 39. Pytanie. Na co może uskarżać się człowiek, póki żyje?
Czyż my nie lubimy się często oskarżać? Na co może uskarżać się człowiek, dopóki żyje? Niech się uskarża na swoje grzechy. Niech się uskarża na swoje grzechy. I 40, który chciałbym, żebyśmy na nim zakończyli. Przynajmniej tą część, może ktoś dołoży jeszcze coś do tego. Doświadczajmy i badajmy nasze drogi i nawróćmy się do Pana. Wznieśmy nasze serca i nasze dłonie do Boga w niebiesiech. Myśmy odpadli i zbuntowali się. Dlatego Ty nie przebaczyłeś. Okryłeś się gniewem i prześladowałeś nas, bezlitośnie zabijałeś. Okryłeś się obłokiem, także modlitwa do Ciebie nie dochodzi. Uczyniłeś nas śmieciami i pomiotłem pośrodku ludów. I to jest tutaj pokazane, bo niestety Izrael doszedł do takiego punktu, że już nie słuchał proroków, nie słuchał Słowa Bożego, nie słuchał Mojżesza i była już taka tutaj szkoda wywołana przez ten bunt Izraela, że tak jak czytaliśmy w Jeremiasza, 13 rozdział, 17 werset, Bóg w ukryciu płakał, gdy jego trzoda szła do niewoli. Dla nas jest ta lekcja. Doświadczajmy i badajmy nasze drogi, nawracajmy się do Pana i jeżeli mamy się na coś uskarżać, dopóki żyjemy, to jest jedna rzecz, na którą możemy się uskarżać. Na nasz grzech. Jeżeli coś Cię spotyka w świecie, w życiu codziennym, zawsze ma to związek z Twoim grzechem. Zawsze to jest źródło. Twój własny grzech. Nie grzech kogoś innego, choć on też może grać rolę, ale to Twój grzech jest źródłem. Gdyby nie to, że Pan Jezus Chrystus przyszedł stać się grzechem za nas, gdyby nie to, że On przyszedł zająć miejsce grzesznika, to za święte, sprawiedliwe życie, które prowadził, nie spotkałaby Go żadna przykrość. Ale tylko dlatego, że właśnie On był tym, który miał znieść sąd w nasze miejsce. Na Niego spadły gniew Boży i gniew ludzki. Natomiast jeżeli mamy w przypowieściach normalną, zapowiadaną przez Pismo drogę, to gdy drogi człowieka podobają się Panu, godzi on z nim nawet jego nieprzyjaciół. Oczywiście to Słowo Boże ma zastosowanie do każdego człowieka, z wyjątkiem tego jedynego, któremu odmówiono prawa skorzystania z tych wszystkich uprawnień, które mu się słusznie należały. Czyli Pan Jezus Chrystus mógłby te wszystkie błogosławieństwa na podstawie własnej świętości i sprawiedliwości dla siebie wziąć, ale ponieważ zajął nasze miejsce, na Niego spadły te wszystkie urągania urągających, te wszystkie prześladowania. Bez przyczyny mnie znienawidzili, powiedział Pan Jezus. Bez przyczyny. Natomiast jeżeli Ty byś prowadził święte życie bez grzechu, to nic by Cię nie spotkało przykrego. Byś był po prostu na podstawie tych wszystkich obietnic Bożych, ze Słowa Bożego, przed tym wszystkim chroniony. Więc na co masz się uskarżać, dopóki żyjesz, jeżeli masz powód do uskarżania się? Twój grzech. Twój grzech jest źródłem. Dlatego doświadczaj i badaj swoje drogi. Oczywiście to jest skierowane przede wszystkim do mnie samego. Ja mam uskarżać się na swój grzech, jeśli mam się na coś uskarżać. I mam doświadczać i badać swoje drogi i nawracać się do Pana, ale również do każdego, kto to słyszy. Więc trzymajmy się jasnych pouczeń Słowa Bożego. Moglibyśmy się też zastanowić, dlaczego Bóg chce nas doświadczać. Myślę, że jedna z odpowiedzi jest zawarta w drugim liście do Koryntian, 10 rozdział, 5 wiersz, druga część. Aby zmusić wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Dlaczego mamy być posłuszni Chrystusowi?
dlatego że w tym mamy bezpieczeństwo. Pan Jezus chce nas zachować przed konsekwencjami naszych złych decyzji, naszych złych wyborów, ale przede wszystkim przed konsekwencjami naszych grzechów. Dlatego stawiamy wolę Bożą i Jego Słowo jako pierwsze w naszym życiu i zmuszamy naszą myśl, abyśmy byli posłuszni Panu. W doświadczeniu, które od Pana dostajemy, tutaj odnosząc się do treny 3:28, niech siedzi w samotności i milczy, to w utrapieniu, oprócz tego, że jesteśmy od ludzi sami, to jednak z Panem jesteśmy razem. Psalm 23, 4 wiersz. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną. Laska Twoja i kij Twój pocieszają mnie. Albo tak na przykład jak Paweł, który był w więzieniu, mówi, że ze strony ludzi nikogo przy nim nie było, ale Pan był przy nim. Tutaj też odnośnie treny doświadczajmy i badajmy nasze drogi. Myślę, że jeśli brakuje nam mądrości w tym, abyśmy sami się doświadczali, możemy prosić Pana o pomoc w tym. To jest Psalm 139. ...23 i 24 wiersz. Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje. Doświadcz mnie i poznaj myśli moje. I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Właśnie jeśli brakuje nam w tym mądrości, możemy Pana prosić. Tutaj jest jeszcze Psalm 26:2, to już nie będę czytał. Ale też jest pytanie do nas. Jak ja reaguję na Boże pouczenie? Jak Ty reagujesz na Boże pouczenie? Obyśmy nie reagowali jak Koryntianie. W pierwszym liście do Koryntian, 5 rozdział jest myśl, 2 wiersz. A wyście wzbili się w pychę, zamiast się raczej zasmucić. Obyśmy rzeczywiście chcieli się zasmucić. Tutaj też Paweł pisze, może jeszcze tak szybko przeczytam. 2 Koryntian 7 od 8 wiersza. Bo jeśli nawet listem was zasmuciłem, nie żałuję tego. A jeśli nawet żałował, widzę bowiem, że ów list zasmucił was przynajmniej na chwilę. Teraz jednak cieszę się nie dlatego, że byliście zasmuceni, ale że byliście zasmuceni ku upamiętaniu. Zasmuceni bowiem byliście po Bożemu tak, że w niczym nie ponieśliście szkody z naszej strony. Albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje. Czy gdybyś dzisiaj umarł, to pójdziesz do nieba, na które nie zasłużyłeś, czy do piekła, na które zasłużyłeś? Na całe szczęście możemy być tego pewni. Biblia, Pismo Święte, mówi w pierwszym liście Jana, 5 rozdział, werset 13. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Oraz Ewangelia Jana, 3 rozdział, 16 werset. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Wystarczy więc, że uwierzysz w Jezusa, a będziesz raz na zawsze zbawiony. Aby otrzymać bezpłatnie Biblię, napisz do nas SMS 739-089-088. Wyślij adres, na jaki chcesz otrzymać bezpłatną Biblię. Biblia jest całkowicie bezpłatna, aż do wyczerpania zapasów. Z Bogiem!